Adrian Stankowski, wydanie specjalne w Telewizji Republika trwa. Jest z nami pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie ministrze, niedawno zakończyło się spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Zobaczmy, co powiedział pan prezydent po spotkaniu. Prerogatywa prezydencka została skutecznie wykonana w 2015 roku. Panowie, wszyscy czterej zostali skutecznie ułaskawieni przez prezydenta Rzeczypospolitej. To zamknęło sprawę w sposób definitywny. Tym samym nie mam żadnych wątpliwości, że panowie mają dzisiaj mandaty poselskie, które zostały im przydane przez obywateli w ostatnich wyborach i mają prawo wykonywania tych mandatów, stanowią zatem część organu państwa ustawodawczego, jakim jest Sejm. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zakomunikowałem to panu marszałkowi, jednocześnie proponując panu marszałkowi, żeby dla zamknięcia tej sprawy, uniknięcia niepokojów, uniknięcia dalszego piętrzenia kontrowersji i niepotrzebnych niepokoi państwowych, społecznych, ustrojowych w tej kwestii, po prostu uznać dzisiaj, że to ułaskawienie z 2015 roku było i jest skuteczne. W dalszej części tego oświadczenia pan prezydent skonstatował, że spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, ale nie doprowadziło do konkluzji i do jakiejś zgody. Panie profesorze, chyba nas czeka no, bardzo poważny kryzys konstytucyjny, kryzys, którego Polska przynajmniej od 30 lat na pewno nie przeżywała. Tak, ja jestem przekonany, że rozpoczął się chyba najważniejszy tydzień, jeśli chodzi o system prawny Rzeczypospolitej Polskiej i porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszy tydzień od wielu, wielu lat. Wszystko zaczęło się, tak jak mówiłem również wczoraj w rozmowie z panem redaktorem Sakiewiczem. Otóż zaczęło się od tego absurdalnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pomimo żadnych podstaw traktatowych wszedł w nie swoje buty i wtrącił się w polski wymiar sprawiedliwości na wniosek jakiejś garstki sędziów, którzy dziś nie powinni być sędziami. I uznał, że w Sądzie Najwyższym są takie izby jak Izba Kontroli, która nie powinna być uznawana za sąd. Absurd sam sobie. Później zaczęło się od tego, na bazie tego orzeczenia, że nasi sędziowie zaczęli nazywać nowych sędziów neosędziami. Przypomnę, że pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał tysiące młodych sędziów na stanowisko sędziego na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj większość sędziów to już są nominaci pana prezydenta Andrzeja Dudy zgodnie z konstytucją na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy, że co? Że pan marszałek Hołownia z całą tą sitwą chcieliby również podważać to, co robią od lat młodzi sędziowie, Bogucha winni, którzy ukończyli wydziały prawa na różnych uniwersytetach, zdali egzamin sędziowski i zostali zgodnie z polską konstytucją powołani na stanowisko sędziego. A następnie doszło do tego, że garstka znów sędziów Sądu Najwyższego nie uznała prerogatywy, o czym mówił pan prezydent w tym wystąpieniu, które słyszeliśmy, prerogatywy prezydenta, niepodważalnej konstytucyjnej prerogatywy prezydenta, czyli aktu łaski, którą okazał on w 2015 roku panu ministrowi. Panie ministrze, przepraszam bardzo, bo mamy wiadomość. Z ostatniej chwili widzimy ją na belce. Sąd wykonawczy wydał nakazy aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak pan to skomentuje? To jest, proszę państwa, zbrodnia sądowa. Żyjemy w tym momencie już po tej informacji w czasach gorszych niż komuna. Mamy do czynienia ze zbrodnią sądową, którą najpierw dokonał Sąd Najwyższy, który nie respektuje prerogatyw konstytucyjnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał zbrodni sądowej, skazując powtórnie w procesie zakończonym prawomocnie panów Kamińskiego i Wąsika z pominięciem zasady res judicata, powagi rzeczy osądzonej, naruszając w sposób fundamentalny podstawowy porządek prawny w Polsce. A teraz Sąd Wykonawczy dokonuje zbrodni sądowej, nakazując aresztowanie posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z immunitetem i z mandatem poselskim,
Trzaskowskim, którego udzieliło tym posłom dziesiątki tysięcy wyborców na Zamojszczyźnie, Chełmszczyźnie, a także na Mazowszu. Zbrodnia sądowa, że przeszliśmy, proszę Państwa, w ciągu zaledwie kilku tygodni od państwa praworządnego, od państwa prawa i państwa demokratycznego do państwa totalitarnego, zarządzanego przez mafię sądową i zarządzanego przez grupę ludzi, którzy za nic mają konstytucję, za nic mają praworządność, za nic mają Polskę niepodległą, suwerenną i demokratyczną. Tyle mogę powiedzieć. Co w takiej sytuacji zrobi partia opozycyjna? Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość? W takiej sytuacji przeciwstawimy się temu w absolutny sposób jednoznaczny, pełny, najbardziej dalej idący, zgodny z prawem oczywiście. Nie będziemy naruszać przepisów prawa, bo my w przeciwieństwie do tej hunty Tuska, koalicji 13 grudnia, prawo stosujemy i stosować będziemy. Panie ministrze, dzisiaj ważne oświadczenie wydała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Manowska. Zobaczmy fragment tego oświadczenia, które odczytał pan sędzia Stępkowski. Z konsternacją przyjmuję lekceważenie przez prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego zarządzenia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z 4 stycznia bieżącego roku, które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie z odwołania posła Mariusza Kamińskiego od decyzji Marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego. Działanie takie stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jest efektem samowoli prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu, organem władzy ustawodawczej. Bulwersujące jest, że do takiego porozumienia doszło w sprawie mającej na celu kontrolę legalności postanowienia Marszałka Sejmu przez Sąd Najwyższy. Organ władzy ustawodawczej przekazał odwołanie skarżącego do innej izby niż określa to ustawa i niż to określił odwołujący się, a prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych takie działania wspierał. Okoliczności te każą niestety postawić pytanie o bezstronność działań prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ mogą u obywateli budzić wątpliwości co do apolityczności Sądu Najwyższego jako organu wymiaru sprawiedliwości. Te działania prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie tylko stanowią naruszenie prawa krajowego, w tym wewnętrznych regulacji obowiązujących w Sądzie Najwyższym, jak również nie mają podstaw w wyroku TSUE z 21 grudnia ubiegłego roku. Panie ministrze, jest z nami pan minister Przemysław Czarnek. Panie profesorze, no tu znowu kłania się ta zasada, o której pan wspomniał, res judicata, to jest trudny termin prawniczy, oznacza to powagę rzeczy już osądzonej, nie można sądzić, krótko mówiąc, dwa razy w tej samej sprawie. Tymczasem no, Izba Pracy właśnie się wybiera osądzić tę sprawę, która już została osądzona. A pamiętacie Państwo pierwszy atak tej mafii sędziowskiej przy pomocy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polski wymiar sprawiedliwości? Czego on dotyczył? On dotyczył ustawy o Sądzie Najwyższym, która wprowadzała odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i ustanawiała procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Dlaczego ostrze tego ataku było właśnie na tę odpowiedzialność dyscyplinarną? Żeby tacy ludzie jak prezes Izby Pracy byli bezkarni. Bo gdyby ta procedura odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązywała, pan prezes powinien być natychmiast postawiony do odpowiedzialności dyscyplinarnej i stracić funkcję ze względu na to, że złamał podstawowe zasady prawa w Polsce, będąc prezesem Izby Pracy Sądu Najwyższego, o czym pani pierwsza prezes Manowska wyraźnie i jednoznacznie wskazała. Nie ma przypadków. Mafia sędziowska, a więc mała grupa sędziów, która sprzeciwiła się przy pomocy Europejskiego Trybunału niezgodnie z prawem reformą wymiaru sprawiedliwości, dzisiaj zbiera konsekwencje i my wszyscy dzisiaj zbieramy konsekwencje. Jestem również przekonany, że pan Szymon Hołownia po wizycie u pana prezydenta, wykonując jakieś obce rozkazy całkowicie, postanowił jednak wraz z Tuskiem i koalicją 13 grudnia, że zanim dojdzie do posiedzenia Sejmu w środę 10 stycznia, to wcześniej policja przyjedzie po panów posłów i aresztuje ich. Będziemy mieli więźniów politycznych. Panie profesorze, przepraszam, bo ja powinienem dopełnić informacji
policji o tym nakazie aresztowania, ale całą informację dostałem właśnie w tej chwili. Jednocześnie z tym nakazem aresztowania zostało wydane zarządzenie o wykonaniu kary i sporządzono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych. Proszę Państwa, weszliśmy w 2024 rok, w którym Polska, Rzeczpospolita Polska niestety cofnęła się do okresu z lat 50., z lat końcówki lat 40. I dlatego wszyscy do Warszawy, wszyscy 11 stycznia do Warszawy, bo nie możemy oddać Polski. Nie oddamy Polski bandytom, którzy dokonują zbrodni sądowych, bandytom, którzy wykonując jakieś obce rozkazy niemiecko-rosyjskie, chcą aresztować natychmiastowo, jeszcze przed posiedzeniem Sejmu i doprowadzić do więzienia niezgodnie z prawem ułaskawionych przez funkcjonującego, urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej posłów na Sejm, obdarzonych mandatami poselskimi w wyniku demokratycznych wyborów 15 października przez dziesiątki tysięcy mieszkańców państwa. Coś takiego w głowie się nie mieści, a Szymon Hołownia, który pajacował w Sejmie przez ostatnie 3 miesiące, dzisiaj stoi na czele tego zamachu stanu, konstytucyjnego zamachu stanu czy zamachu konstytucyjnego na praworządność Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy do Warszawy 11 stycznia. Jedyna okazja, jedyna możliwość, żeby postawić tamę zbrodniom sądowym i antypraworządnościowym, które w Polsce dzisiaj widzimy. To ja od razu dopytam o znaczenie tej manifestacji zwoływanej na 11. I znaczenie również no, pewnej dyscypliny uczestników tego zgromadzenia. Proszę Państwa, no jeśli tam nie pojedziemy, jeśli nie postawimy się tym barbarzyńcom, można śmiało to w ten sposób nazywać, którzy za nic mają konstytucyjne uprawnienia głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którzy za nic mają konstytucję Rzeczypospolitą Polską, to Polska przestanie być Polską, krótko mówiąc. Ona przestaje być Polską na naszych oczach, Polską demokratyczną, suwerenną, niepodległą, Polską wolną, a zatem Polską, która przestrzega podstawowych wolności, praw obywatelskich. Jeśli nie przestrzega się tych podstawowych wolności, praw obywatelskich w stosunku do posłów wybranych przez tysiące Polaków w demokratycznych wyborach, to czy państwo macie gwarancję tego, że będą oni przestrzegali waszych wolności i praw w poszczególnych sytuacjach w życiu? Absolutnie nie. To znaczenie tej manifestacji 11 stycznia jest przeogromne. To będzie najważniejsza demonstracja, najważniejsza manifestacja, śmiem twierdzić, od wyborów 4 czerwca 1989 roku, a nawet i wcześniejszych wydarzeń. Panie ministrze, co możemy powiedzieć o sytuacji właśnie zwykłych Polaków po takim potraktowaniu, no bardzo ważnych w końcu ministrów? Co sobie ma powiedzieć pan, który, nie wiem, prowadzi piekarnię albo sklep, albo jest profesorem, albo jest no, nauczycielem? No trzeba uświadomić wszystkim Polakom, że skończył się czas wolności i dzisiaj ta władza uzurpuje sobie prawo do czynienia wszystkiego niezgodnie z prawem. Mówią zresztą wprost o tym działacze nawet Polskiego Stronnictwa Ludowego wczoraj w Małopolsce, że to trzeba robić niezgodnie z prawem. Wykonują klauzulę tego Bachmana chyba, tak? Klaus Bachman, który napisał ten absurdalny tekst o tym, że tylko totalitarnymi rządami można posprzątać w Polsce po PiSie. Wykonuje to Tusk na zlecenie Niemców i Rosjan, bo Niemcy to Rosja. I dzisiaj mamy tego efekty. No proszę Państwa, zastanówcie się, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejsza osoba w państwie, przekonuje drugą osobę w państwie, że wykonał akt łaski w stosunku do tych dwóch panów i to już dawno temu, a druga osoba w państwie mimo to nie respektuje tego stanowiska urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a sąd w sposób bezwzględnie bezprawny, pomimo aktu łaski, wydaje nakaz aresztowania i natychmiastowego doprowadzenia do aresztu posłów na Sejm, to co może, na co może liczyć zwykły obywatel? To jeszcze jedno pytanie ostatnie dotyczące Donalda Tuska, bo no tutaj twarzą tego bezprawia jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który no dużego doświadczenia politycznego nie ma, żeby to delikatnie ująć. Natomiast Donald Tusk no, jak zwykle powie, że potem powie, że nie pamięta albo w ogóle o niczym nie wiedział, czy jak to jest? Ja myślę, że twarzy jest więcej, nie tylko Szymon Hołownia, ale niestety Szymon Hołownia właśnie przez swój brak doświadczenia wszedł na pole minowe, z którego i tak wyleci z hukiem, bez względu na to, co już teraz zrobi. Dlatego, że niestety rozpoczął to swoje urzędowanie od łamania przepisów prawa i to takiego fundamentalnego
fundamentalnych zasad prawniczych, ignorując, raz jeszcze powtarzam, urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obdarzonego bezwzględnym mandatem przedstawicielskim i głosami 10,5 miliona ludzi. No, skandal niebywały, dlatego tym bardziej wszyscy musimy teraz przeciwstawić się wszystkimi możliwymi metodami zgodnymi z prawem. Co powiedział pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Bardzo dziękuję, kłaniam się państwu. A państwa zapraszam na krótką przerwę.